Cześć, Laciek z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmym, daj Boże, szczęśliwym odcinku z The Sims 4 razem raźniej. Nasza wspaniała rodzinka znika i pojawia się. Dlaczego nie? Dlaczego nie, słuchajcie, dlaczego nie? A, bo to było chyba dojedzone po kimś tam, kto nie dojadł, dobra. Okej, wszystko jest okej. Tutaj nam brakuje dosłownie jednego fantastycznego obrazu. Jesteśmy już, słuchajcie, kim? No? Schodzącą gwiazdą. Mamy 3 punkty sławy, które można by było wykorzystać. Wysyłaj filmy, by zdobyć sławę. Nie. Łatwość nawiązywania znajomości. Nie. Szansa na zdobycie większej sławy dzięki umiejętnościom z karierą. To na razie nie przydadzą mi się te punkty sławy. Bo na razie nawet nie pracujemy, ale w sumie można by było zacząć myśleć o tym, żeby ona poszła do pracy. Dobrze, Rick wstał. Także kąpiel. Weź sobie tutaj jakieś resztki, bo na pewno coś zostało. Czy ty się kąpiesz w ubraniu? Znaczy, podejrzewam, że to się po prostu zmieniło, bo tak. Ale spoko. Tak, nie swój, bo brud. Wiem. Przecież sprzątaczka to będzie myć. Przecież my tego nie będziemy myć. A co? Dlaczego? Mogłabyś się... Do czej mody nie chcę. Mogłabyś się ubrać. A nie tak w bieliźnie przed dzieckiem stoisz. Znaczy tutaj jest spoko. Tym bym się nie przejmowała. Bardziej bym się tym przejęła. I tutaj... resztkami. Okej. Do szkoły masz jeszcze chwilę, to możesz sobie poglądać kanał przy szkole. Głód, mój drogi. To już masz zaplanowane, okej. No to pójdziemy po małą. I po pierwsze wykąpiemy ją. Bo głód to tak naprawdę nie problem. Głód można samemu zrobić. Ale jak się ktoś zesrał, no to niestety... Zesrałaś. Na pewno się zesrał. Dobra, w tej brudnej armaturze. Chciałabym miniaturkę zrobić, ale to będzie źle wyglądać. Nie, nie, nie. Pomyślmy nad jakąś inną. Musimy pomyśleć nad jakąś inną. Rick poszedł do szkoły, ale Rick nie musi się już bardzo uczyć mocno. To sprzątnę, już pomaga tej sprzątaczce biednej. I od razu, jak już tutaj jesteśmy, troszkę ją tutaj poduczymy czego? Sranka. Żeby można było ją obudzić w nocy i sobie sama idzie na przykład srać, nie? To by było fantastyczne. No może już, no właśnie. O, to zrobimy jej miniaturkę na kibelku. Sranko z rana jak śmietana. No. Niech tak będzie. To krzesełko mi jest zupełnie niepotrzebne. Jeszcze głód by trzeba było tutaj ogarnąć. To już takie proste nie będzie. Rick ma wkrótce urodziny, świetnie. Nie, 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 nie. Celeste, sorry, ale nie. Zostaw dziecko. Idź porób to, czego nienawidzisz, czyli ćwicz przygotowanie drinków. Tam sprzątaczka już sobie ogarnia. Bardzo się cieszę z tego powodu. Będzie chociaż czysto. Sranko poszło. Od razu sobie posprzątamy, chociaż nie wiem, czy tego nie zrobiłaby tamta. Dobra, podejdź tutaj, moja droga. Caroline. Klasyczny duży. Ty nie sprzątaj, od tego jest sprzątaczka. Idziesz? Idziesz.
Dobrze, otwórz. Co by ci tu dać? Nie wiem, to? Zjesz to? Ten talerz też by można było. A, ona zebrała. Spokojnie, nie wywalisz się. Jak się wywalisz, to daleko nie masz do lecenia. Ciocia Locia. Zawsze ta dobrą radę. I co my tutaj potrzebujemy? Małe dzieci? Poruszanie, komunikacja, myślenie, wyobraźnia. Słabe te umiejętności, bo wszystko po kolei robimy to, co wpadnie. A nie rozwijamy niczego, co by naprawdę jej pomogło. Ale to nic. W sumie miejmy na to wywalone. To tylko dziecko. To jest posprzątane? Chyba tak. A, mamy tutaj ten. Dobra. Do siku. 101. Myślałam, że 10. I skoczmy do tego muzeum obejrzeć trzy rzeczy. Zostawimy ich tam samych na chwilę. Biblioteka, centrum. Jakaś chałupka. Chałupka. Dobra. Jedyne muzeum, które kojarzę, to jest właśnie to. Nie, sama. Sama, nie chcę dodatkowych osób do pilnowania, kiedy będziemy oglądać dzieła sztuki. Czy coś takiego. Teraz... dwie godziny? Ale to jest dobrze, bo można się w tym czasie na przykład wyspać czasami, pójść do sklepu w innym województwie. Dwa. Trzy. Przypadaj, ziomek. No i już. I to by było tyle. Wystarczy, wracamy. Wracamy do domu. To była cała podróż. Tam jakąś fajną simkę widziałam przez chwilę. Takie czarne włosy miała. Krótkie. Ale nie kojarzę, kto to mógł być. Może to jakiś przypadkowy sim wygenerowany na potrzeby gry. Dobrze. Patrzcie, nie było nas chwilę, nie? Nie było nas dosłownie chwilę. Ten jest wkurzony. Ale spoko. Ta jest smutna, bo... Nie czaję. To musi im przejść. To im musi przejść. Czy ty możesz tutaj dalej się coś, nie wiem... w gadanie na przykład? Tobie też mało życia zostało już, jako dziecko. No, 2 dni. Ale to komunikację rozwiniemy na 5 poziom chociaż. Chociaż komunikacja. Ty jesteś wkurzony, to może ty idź sobie... prawej drogi, skoro tak bardzo lubisz. Nie wkurzaj. Tutaj ludzi mieszkających. To jest bardzo dobre. Jak jesteś wkurzony, wyjdź z domu. A nie wkurzaj osób, które z tobą mieszkają, bo one są niczemu niewinne. Dobrze, to mamy 9 poziom, to spoko, ale ja nie to chciałam. Nie to chciałam. 5 arcydzieł, dobra. To już jedno mamy. O, Rick wrócił, proszę bardzo. Czy najpierw odrobimy lekcję? W sumie później możesz sobie pograć w grę. Spoko, nie widzę problemu, tylko najpierw... las dla drzew. Najpierw odrób lekcję. A tutaj ciśniemy mocno w komunikację, jeszcze jeden punkt. Czy to będzie... to będzie arcydzieło. Za 700 simoleonów, ale arcydzieło. Może ją wyślemy w końcu do pracy? 4 poziom komunikacji. Dobrze.
O, wróciłeś. Tak szybko? I 2 godziny jeszcze zostały. A myślę, że tej miksologii już mu starczy. Oglądaj kanał Klasykę. Będzie zadowolony? No, w sumie musi być. A czy ty już sama możesz do kibelka? Może. Bardzo dobrze, bardzo się z tego powodu cieszę. Ojej. No, to będzie piękny obraz. Albo nie. 6:06. Mamy czas. Wcale mi się nie spieszy dzisiaj nigdzie. Znaczy, trochę się spieszę, ale nie do końca. 18 minut, no. Może jeszcze będą z ciebie ludzie. Co w tym mi kalendarzu tak styka? Dzień rabatów. O Jezu. Święto zbiorów. O, jutro by była być burza. Świetnie, dawno nie widziałam burzy w Simsach. Ale to naprawdę dawno. Siku? Higiena? W sumie można. A ty byś przez chwilę mogła przestać gadać. I tam sobie wysrać się do nocnika, co? Przy tej kolekcjonerowi. A, bo to ma być arcydzieło. Dobra, to na razie zaryzykuję i sprzedam ten barek, co tutaj był. Młody w sumie zamiast komputera mógłby dalej pograć sobie. Może będzie wielkim artystą, tak jak mamusia. Mamusia jest artystką, synek też musi być artystką. A młoda nie wiem, kim będzie, chyba astronautą. Genialny pomysł. A, no właśnie, miałam mówić, że głód, ale spoko, już sobie tutaj. Amciu wziął. Miała iść do kibla. Co zrobiła? Poszła spać. I się zlała albo zesrała w majtki. Gratuluję. Gratuluję. Tak, jeżeli potrzebujesz, możesz porozmawiać. Siku, weź resztki. Higieny nie potrzebujesz i spać. To jeszcze machniemy ten jeden obraz. Dokończysz go dzisiaj? Dobrze. I w sumie, jak już tak sobie fajnie gadacie, niech mają coś z tego życia, nie będziemy podglądać. Tam się nic nie dzieje, pamiętajcie, tam się nic nie dzieje. Na pewno potrzebujesz mówić o swoim życiu na króliczku, czyli na Facebooku. Na pewno potrzebujesz wrzucać na relacje wszystko, co robisz i czego nie robisz. Tak, tak, na pewno. Może byście poszli spać. Jak już tutaj jesteście, może idźcie spać. No, miała być burza i przyszła burza. A ty jest zestresowana burzą? Tak myślałam. To nic. Jak się boicie burzy, fajnie jest w tym momencie... Nie gotuj, tylko weź resztki. Fajnie jest jeść podczas burzy, bo człowiek nie skupia się na tym, że burza i tak dalej, tylko skupia się na jedzeniu. To nawet czytanie książek nie pomaga, tylko jedzenie. O, ty też jesteś przestraszony. No kurde, Jezus. Mówiłam? Mówiłam? Mówiłam. Zjedz sobie, a poczujesz się lepiej. Dobra, to do kosza. Siku. I możesz kolejny klasyczny duży. Jak Naja podrośnie, Naja, Caroline podrośnie do takiego, wiecie, dziecka, jakim jest teraz Rick, to wtedy Naja idzie do pracy. Na malarkę oczywiście, bo skoro już mamy rozwinięty 10. poziom prawie, że
To szkoda, by to go marnować. A może chcesz iść na jogging? Chyba nie. Chyba nie chcesz. Idź sam sobie, siku, zrób co? I w sumie kanał. O, wiem. Kulinarny. Czy to od razu będzie mi kulinarię rozwijać? Fajnie, że wprowadzili te takie kółeczka nad paskiem, chociaż wiadomo, co rozwija w tym momencie, nie? Chociaż wiadomo, dobrze, Rick wstał. Rick, no Rick, dobrze mówię. Też się trochę cyka burzy, ale to nic. Będą teraz wszyscy biegać jak powaleni. Też sobie zjedz, to się uspokoisz. Weź resztki. Ta jeszcze śpi, ale to niech sobie śpi. To mi zupełnie nie przeszkadza. Mamy dwa arcydzieła na pokładzie. Jeszcze trzech potrzeba. Przyrządź wykwintny posiłek. Dobra, poczekajcie. To się zepsuło, to zatrudnimy złotą rączkę. Wykwintny posiłek. Nie, nie lubię majsterkowania. Pasta primavera, sałatka caprese. Może tą pastę primavera przyrządzimy. Ciekawe, czy przyjedzie. Czy tam przyjdzie, jeżeli jest taka burza. Ja bym się nie bała, ja bym nie wyszła. Dobra, ty jesteś przerażony nadal. Przyszedł, ale nadal jest przerażony. Tak jak ostatnio biegał, tak tym razem też. To będzie dobre. To będzie dobre. Stanąć, dobra. Dzieci w szkole były wredne na jednego z moich kolegów. Zawsze w takich sytuacjach miał ochotę pomóc, ale nie miał pewności, jak się zachować, jakby się to należało zrobić. Stanąć w obronie kolegi. To proste. Schowaj się pod kocem. Dobrze, niech się chowa. Niech się chowa. Dobra, to mamy zaliczone. Zdobądź srebro na uczystej kolacji. Jeśli chcesz zaplanować uroczystą kolację, kliknij telefon, a gdy przyjęcie się zacznie, spływaj punkty, wymieniając pojawiające się cele. Srebro potrzebujemy tylko, tak? Idziesz dzisiaj do pracy? Co dzisiaj jest? Czwartek, nie. Gdzie jest telefon? A tutaj. O, Jezus. Kamera, interakcje, biznes, zakupy, dob. Zadzwoń po straż pożarną. Zaplanuj wydarzenia towarzyskie. Dobra. O, arcydzieło mamy, świetnie. Sprzedaj. 2 coś. 2,760. Bociankowa impreza. Uroczysta kolacja. Dobrze. Joshinaya. Shit. Dobra, Josh. Naya będzie gościem. Naya i Rick. Dobra. Żywieniowca nie potrzebujemy. Nie mam radia. Nie mam radia. W życiu nie potrzebowałam radia.
Ale na potrzeby musimy kupić. Chodźcie, najpierw wszyscy posłuchamy muzyki. No! Dobra. Poczekaj. Młoda, poczekaj. Najpierw idź na kibel. Słuchaj. I słuchaj. Dobra. Gospodarze, przygotuj sałatkę ogrodową. To chyba nie będzie takie proste, jakby się wydawało. Sałatka ogrodowa. Ogrodowa, nie owocowa. Ogrodowa jest. Dobra, na przyjęcie już niech stracę. Ty sobie dalej maluj, ty idziesz do szkoły. Idź do szkoły. No robisz... Człowieku, my nie mamy czasu. My nie mamy czasu. Zaraz, właśnie, bo młoda. Srasz? Srasz, dobra. Rób tą sałatkę szybciej. No człowieku, 1/4 czasu minęła, a ty... Srasz po gaciach. Czekaj, co? Niektórzy z nich noszą spodnie, ale inni nie. Co tam się dzieje? Oglądanie telewizji to dla dzieci, co? Dobra, nieważne. To chyba o Teletubbiesiach było. Nie wygłupiaj się, tylko rób tą sałatkę. Dobrze. Zawołaj na posiłek. Ty po prostu tutaj podejdź. No już prawie mamy srebro. Ty też sobie możesz wziąć tutaj, proszę. Jak jesteś głodna, to bierz. Nawet nie jedną porcję możesz sobie wziąć. Dobra, wypadek na nocniku to nie wypadek. Najedzony, najedzony. Dalej, gospodarze zabawiają gości. Zabawiają w sensie zabawne historie. Opowiedz śmieszną historię na przykład. Przestań jeść. Dobra, mamy. Srebro na pewno. Srebro na uczystej kolacji. Dobra, kończymy. No, tutaj bardzo złe dźwięki już idą. Idź, siku, zrób. Dobra, nie idź na razie robić siku. Czy ty się najadłaś? O, najadła się, patrzcie. To komunikacja miała iść. Czyli to. Naja, kontynuuj. Ty, chodź, siku. Polez na górę. O, kolejne arcydzieło. Sprzedaj. I... Ta. Klasyczne, duże. Zostało nam jeszcze jedno arcydzieło do namalowania. A tutaj co mamy? 3 rodzaje wspaniałych potraw. Gotuj, następnie wybierz listy przez konkurs, i sprawdzicie go z jakość. A. Czyli po prostu mamy gotować. Spoko. Tylko nie mamy gdzie. Ja kliknęłam. Dobra, to się tak długo wpije. 6 poziom. Lecimy to, co możemy gotować. O, ta odważna. No właśnie. Przydałaby mi się jeszcze jedna taka wysepka. Pytanie, czy wejdą, ale myślę, że tak. No, chodź, kontynuuj.
A ile wy w ogóle macie punktów? Ej. 2800. 1900. A drzewko pieniążkowe za 5. Dobra, spoko. Spokojnie. Nie będziemy tutaj tak cheatować. To do lodówki może bym włożyła. Tak, coraz niżej na tym fotelusie, co wiem. Ale ta poduszka po prostu się zsuwa. Dobra, jest wspaniała. Jest wspaniała. To gotuj i coś jeszcze wybierzemy. Spróbujemy przynajmniej. Z niby mięsem, ok. Zostaw ojca. Tutaj podejdź. 84. No może być. Co ty robisz? Przecież muszą, nie? Klasyczny duży. No ty byś mógł wyrzucić jakieś tutaj zepsute jedzenie. Widzę, że śmierdzi z lodówki na kilometr. No niestety tak to jest, jak się ma tyle jedzenia. A się go nie je, nie? Dobra, jeszcze jedno spróbujemy ugotować. Może przypadkiem wpadnie też, że to będzie trzecie. Fantastyczne. Ryba gotowana na parze. O, zjadłabym rybkę. Czy ty możesz wyjść z tej kuchni? Dziękuję. Coś potrzebuję? Nie, nic nie potrzebuję. Bardzo dobrze. Te wieże można sprzedać. Bo już mi jest zupełnie niepotrzebna. Okej. No, dajesz w torce dzieło, proszę cię. Gdzie leziesz? Co ty robisz? Co wy robicie? Ale nie jest wspaniała. Była wspaniała, dobra. 8 poziom kariery kulinarnej, 5 poziom umiejętności wykwintnego gotowania. Przyjąć 3 wykwintne dania podczas jednego wyżarzenia na marzyńskiego. Dobra, spoko. Wykwintne gotowanie. 5 poziom nie powinno być trudno. O, arcydzieło. Sprzedaj. Teraz zostało tylko... co zrobić? No... 10 poziom wbić. Tutaj teraz z Joshem mamy więcej roboty. Czy znowu... znowu burza. Czego oni się boją? To tylko burza. Też dachu im nie zmiecie. Okej. Okay. O, drugi poziom. Świetnie, jak szybko poszło. Wykwintne gotowanie. Mamy tutaj pewnie jakieś nowe rzeczy. Saltimbocha z tofu kurczaka. Co to jest tofu kurczak? Dobra, wracaj, wracaj, mój drogi, bo jeszcze cię pieruń kulisty strzeli. Może być nieciekawie, może być nieciekawie. 625. A, to kwiatki, to tak... Tak, jakby ktoś tutaj się nad tym koszem pochylał, no trochę się wystraszyłam, że ktoś mi tam po koszu grzebie. Ale spoko, nic się nie stało. W sumie co by wciągnął z tego kosza, jak tam jeden worek chyba dopiero poszedł, czy dwa. Dobra, praca domowa odrobiona. A że tak zapytam, to jest ostatni poziom? Tak,
To jest ostatni poziom, świetnie. Czyli wcale nie muszę 10 poziomu. 10 poziomu wbijać gotowania z galerii sztuki. Świetnie! Zapraszam panią na nocnik. Na sranko. Nie anuluj. Tak. I maluj dalej. Będziemy obserwować, czy ona na pewno zrobi to, co chcemy, żeby zrobiła. A nie tak jak ostatnio. Tak, wiem, że ma wkrótce urodziny. No, zdążysz na ten kibel? Dzięki Bogu. Ale przypilnujemy, nie? Przypilnujemy, dopóki... Ale się zesrało. No, komunikacji ci minimalnie brakuje. Dajesz w te komunikacje. Możesz wypolerować, jak już tutaj jesteś. Chodź, kolejne gotujemy, wykwintne. Będziemy teraz wykwintnie jeść. Deser jogurtowo-owocowy, może być. Idźcie, może też zesraj, bo może być problem. Tak, mamy 10 poziom. Ale i tak, słuchajcie, będziemy malować. Bo Naya musi być super gwiazdą. Dzięki malowaniu, zobaczymy. Czy się uda? Smutny obraz? Klasyczny, duży. Jak tam nasze punkty bycia sławnym? No, powoli to wzrasta. No ale cóż. No, brakuje ci dosłownie kawałka. No dawaj, maleńka. Ile tutaj mamy? 96, 97, 98, 99. No, stówka! Dajesz. Dajesz. No. No i chociaż jedno. Idź spać. A, nie posprzątał w końcu tego kibla. No cóż. Nic nie poradzimy. Skończ to granie, bo mi zaraz z głodu zdejmiesz. Zjedz sobie to wykwintne danie. Mhm, spróbujemy, zobaczymy, czy dobre. Chyba dobre, chyba mu smakuje. Idź na spanko. Córcia. Córcia. Weno się ogarnie. No i ozdoby ta umiejętność. Nie podoba mi się to. Zabawa mu wzrasta podczas gotowania. Uwierzycie w to? Znaczy fajnie, bo chociaż nie trzeba się zastanawiać, co zrobić, żeby się zabawił chłopak. Do lodówki. Dobra, pęcherz. Jezu, jak jest późno. Pęcherz i do spanka. A ty? A w sumie poczekajcie, już dokończymy ten obraz. Już tak niewiele zostało, że... No i cyk arcydzieło. Elegancko. Dobra, to na dzisiaj będzie tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Jeszcze tylko zobaczę, czy to jutro będą urodziny. Tak. To do następnego. Trzymajcie się. I cześć.